Z tej strony Stivex, a dzisiaj kontynuacja Blasphemous. I tak, trochę robiłem poza odcinkiem, zdobyłem sobie dwie kolejne mixtury nasze. I tak, te dwa relikty to jest, tego będziemy się używać, żeby przejść sobie dalej w kanałach. I to, które nam to korzenie takie postawki w miejsca właśnie. Ja właśnie sobie tutaj odbywałem swój skrót, którym dzisiaj sobie tam wejdziemy. I była jedna straszna rzecz, która stała poza odcinkiem. Mianowicie, gra mi się zepsuła kompletnie. Po ekranie ładowania po ekranie ładowania, tym pierwszym, gdzie z ekranu tytułowym bardziej i napisem Blastem, chyba za głośno. Nawet nie wiem, co tam jest. Po prostu był ekran taki czerwona, nie ładowało się po prostu. No i myślałem, że będę musiał po prostu też się zachodzić. No będę musiał chodzić grę od początku do tego momentu, bo oczywiście serię musiałem skończyć, to nie musiałem klątwę anulować. Którą nigdy mi się nie udało nagrać żadnej serii z Let's Play'a do końca. Aha. No i musiałem przeinstalować grę. Zrobiłem kopię zapasową. Ale okazało się, że to kilka save'u gdzieś było zepsute. Ale nie wiedziałem którego. Na szczęście nie naszego zepsuta. Ogólnie to jest kilka gry. Kopię zapasową całej gry, to dalej nie działało. Dlatego gdzieś tam wyekstraktowałem z tego dopiero naszego save'a i wkleiłem tylko jego. No i udało się odzyskać na szczęście, bo no ja bym tak save'a to bym tak go no nie popuścił. No i bo no pewnie nie wiem, chyba anulować, że tak powiem. Ale dobra, co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy eksplorować resztę kanału. Właśnie zrobiłem też questa z Redento, tym takim idiotkiem, co był w Fondo. I zrobiłem questa z... z Jajka. I tak jak myślałem, to był jeden quest z Jajkiem. Stąd pozyskałem ten przedmiot, który mi pozwolił no mi te stworzenie. A z Redento uzyskałem ten przedmiot, który mam pozostać w kanałach. Thank you.
parę spraw polnych są ubrane. Chyba tarcie, tak właśnie udało mi się też te tarcie pozyskać. To właśnie gdzie walczyłem z Exposito, on się nazywa bodajże. Była ta pani, która nam pomagała. A potem umarł. A propos tego byka, to jak zbierzemy 25 dzieciotków, to może on nam dać takiego super OP skilla, który nam daje nieśmiertelność na tym efekcie. Może nie, sorry. On nam da też super OP skilla. O, to jest jej zwłoki. Też nam da super OP skilla, tylko takiego, że będziemy mogli w te przepaście, gdzie są właśnie te chmury, tak jak są tu na przykład na dole, będziemy... O! Czemu nie mogę tu dojść? A dostałem coś takiego. O, to co było coś z powietrzem. Właśnie te... Myślałem, że jakiś podwójny skok, bo też... parę też właśnie jakichś takich itemów dostałem. Między innymi właśnie te trzy. One były potrzebne po prostu do tego questa z Redento i od niego też dostaliśmy, ale też są fajne, na przykład ten przeduża rola. I to tak znacząco. O, też sobie właśnie ulepszą sobie troszkę miecz, na przykład mamy tutaj spinning attack taki, kręciołek, to na maksa i właśnie tutaj zebrałem drugą taką maskę, to było zaraz po walce właśnie z bossem i tu była druga ta maska. No, ale to tylko tyle. Właśnie, no troszkę zrobiłem poza odcinkami, ale trzeba było, bo no, to było takie farmienie troszkę typowe. Dobra. Gdzie Mercy Dreams? No, zlakowało troszkę. Będzie tu, tak? Tak. Będzie trzeba sobie... Mam chyba tę obronę, nie? Tak, mam. To od mgły, co nas ochrania. A potem sobie pójdziemy tutaj. I... w lewo. Ale chciałbym jeszcze wyeksplorować sobie to... te kanały do końca. No właśnie... już wiem, że na pewno nam się nie uda zrobić na 100%, bo... jeden przedmiot już pominęliśmy, który można było zdobyć od tego gościa, co się w drzewo zamienił. I no... ubierzmy sobie to. Tylko teraz zamiast czego? Dobra, może zamiast czego? A to tylko chwilowo. Dobra, można pójść. Dobra. Teraz w górę. I
nic tutaj nie mogliśmy przejść i już nie możemy. Wow, spokojnie. I to nam blokuje to, gdzie nie mogliśmy przejść. Znaczy, będę jeszcze tego potrzebował, bo ja sobie trochę mniej ubrał to. Za supem, jeszcze 6. O, to też mam może parę fajnych przejść odblokować. Dobra, może to, bo raczej będziemy widzieć bardziej to. Bardziej raczej będziemy widzieć te korony. Niż te kropeczki czerwone. Aha, dobra. Tu wiem. Widziałem to miejsce na jakichś filmach. O. Korzenie. To. Proszę bardzo. A! Muszę rozbiegnąć, rozpędzić trochę. O, to też jakiś questline był, pamiętam. Coś jeszcze? No to to by było chyba na tyle z tej lokacji. Teraz sobie pojedźmy w ogóle do Albero. No i chyba do biblioteki. No. Nie, ale tu mogę w ogóle... Mogę tu w ogóle windę ten? Nie mogę. Mogę? Co jest? Dobra. Chyba jakiś glitch. Tak, tak troszkę. No dobra. A, dobra, to jest Mercy Dreams, to okej, ja myślałem, że to jest... te kolce. Myślę, że tak w sumie nie za bardzo się opłacało tam pójść. Dobra, odpoczniemy sobie tutaj. I lecimy. Teraz już do tej właściwej części odcinka. A w następnej lokacji będzie przeciwnik, który jest jednym z moich ulubionych bossów. W sumie chyba nawet nie wiem, czy nie ulubionym egzekwos finałowym bossem. Coś tak niezbyt mi... Coś tak... Czuję taki spadek FPS-ów, ale w niektórych momentach, tylko nie wiem, czy to jest spowodowane raczej animacją jakby, czy rzeczywiście coś mnie tak dropi w górę i w lewo. Dobra, Mother of Mother. Ale...
Dobra, idziemy dalej. Lewo, ale żeby dojść w lewo, to mam się pójść w prawo. Także. Większość bugów nie jest taka, że jakoś. O, i to te maski będą potrzebne. Ale jeszcze sprawdzimy sobie, co jest tu. O nie. Koleżka. Stary znajomy. Tam mam coś bliżej. Nie da przejść za bardzo, bo chyba kolejny jakby etap windy odblokować. Bo są trzy. Ja mogę odblokować na razie dwa, bo mam dwie maski. I... O, to jest tu. I w sumie... Czy ja mogę?
mogę teraz nie przypadkiem dojść do finałowego bossa? Tak, tak coś. Mogę się mylić, ale. No, nie można było dostać do tego, bo. Nie była tam mgła toksyczna. Ona nas wrzucała. Jak super, dobra. Take them. Teraz tu. Wow. Możliwe, że się myliłem, bo nie, po słowie jeszcze no, no. Nie było tematu. Bo to bez sensu się nie było. I co będzie w lewo? Tutaj nie będzie właśnie to przejście sobie odblokowaliśmy? Chyba tak. O, to jest to. Okay.
sobie jak w Dark Souls spuścić tej windy na dół, tylko trzeba czekać, aż ona przyjedzie do tego. Dobra. Zobaczymy, może sobie zrobimy jakiś taki dłuższy odcinek. Sprawdzimy to potem. A teraz pójdźmy w drugą stronę może. Do docelowego miejsca. Można tu dać jeszcze tą drugą maskę. Ale już mam długi ten pasek tej winy. Tak, tutaj będzie. Już tam gdzie zmierzamy. I jeszcze nas czeka taka. A, i to jest drugi, to jest taki, że może pójdę sobie. Pewnie jakieś włosy. Żebra. Ma taką maksymalną odległość, na którą nie byłem może skoczyć. A dobra, to jest skrót, ale taki skrót, że ja wolę go nie wykonywać. O! O! A to było... No i będzie taka miła niespodzianka, co nie nauczył. Oj, spokojnie.
Xboxy ma troszkę, moim zdaniem. To miło niespodzianka. Bardzo fajna. No, a mianowicie dwóch bossów z tutorialu. A tu będzie zapadnia pewnie. Tak. Aha. Ale to jest tak, że... O, właśnie, dokładnie o to mi chodziło. O, lol. Że... Blokowując jedne drzwi, znajdujemy klucz, który jest potem potrzebny do kolejnych drzwi. I w tych drzwiach odnajdujemy kolejny klucz i tak dalej. Aha, i to jest w sumie obowiązkowa ściana iluzoryczna. No. Musimy ją odblokować i przejść dalej. Teraz kolejny pewnie będzie Kid Scribe. A tu co? Pewnie jakiś skrót będzie. Nie będzie na przykład klucz. Aha. Kid Scribe. Super.
i super. Ta trucizna to nie jest aż taki problem, żeby nie zebrać tego. Chyba, że to była jakaś ultra trucizna, która po całe życie była czy coś, nie wiem. Na szczęście nie spróbowałem. No, ale fajny miecz w ścianie. Nie no, tak jeszcze też akurat nie ma co czepiać, bo to jest, no, w końcu taka gra. Nie no, gra jest naprawdę zajebista, ale... No, troszkę ma bugów. No tak nie wiem, większość nie jest jakiś strasznych, ale no, na przykład to są reinstalenie, to jest, no, tak średnio, trochę fajnie, bo jak ktoś nie jest taki obeznany w takich rzeczach informatycznych, no to w sumie tak... To jest ten początku, tylko że czyli to jest. O! To jest quest, ten kielich. Najwyraźniej na to wynika. Z tego wynika, że musimy zabić 6 takich potworów z tego typu, żeby go napełnić. No i to jest taki straszny taki labirynt. Co? Strasznie lubię, że ludzie muszą przejść. A tu nam też wina? Nie, to nam zwiększa winę. Co? A czemu? A, wiem, dobra, bo to jest na takiej zasadzie jak Dark Souls 2. Że... No. Co ja chciałem powiedzieć, że... jakiś procent paska na tym... Jak pasek się zwiększył, to też. Dobra, teraz na środek idziemy. Czyli nie mogę tym połapać. Których drzwi jeszcze nie otworzyliśmy, które otworzyliśmy. Na pewno też na streamach będę robił. Próbował zrobić przynajmniej 100%. O, to jest skrót z początku, dobra. No nie 100%, ale 90%, to nie wiem ile mogę. Hej, co? A, dwóch chyba byli. Nie, jeden, dobra. Wejście na bossa to jest nawet dosyć takie chamskie. Zaraz się dowiesz dlaczego. Bo w sumie niedaleko jest do bossa. Taki typ Inquisitor. Inquisitor. Nie, to nam się nie skupiam się na tym czytaniu za bardzo. Ale chyba Inquisitor. To już jest to, no.
jakby odblokować jeszcze skrót. I to chyba tutaj blokujemy właśnie. Chyba tak. Boże. Nie no, to jest naprawdę very good. Sami to chyba w następnym odcinku. A to za dwa już będziemy skończyć. No na tak nie na streama. Będę na pewno jeszcze wbijał tam coś. Cosi? Mało się tym nigdy nie zrobiłem czymś innym, tylko Dashem zawsze. Ale jak za pierwszym razem było zdziwienie, w sumie teoretycznie wiedziałem, bo w sumie chciałem zobaczyć jakiego bossa, no nie tyle, tylko do jakiej lokacji mam iść następnej. Tu można? Inkui City. No do jakiej lokacji mam iść następnej i przez przypadek przesuwając pasek, bo na telefonie mamy, zobaczyłem jakby arenę walki z bossem. Już się nie pamiętam, czy bossa samego widziałem też, ale teoretycznie widziałem, nie wiem co to będzie, tak z grubsza, ale jeśli tak było zaskoczenie, ale teraz zobaczycie kiedy. Dobra, animacja się wypsuła. Wow. No to jeszcze 3 zostały do 25, czyli do... O, właśnie, nawet teraz się na to nabrałem. A, wiem, po tym mieczu poznałem, że to jest boss. Bo widziałem ten miecz. I to jest jak super boss. Wow, ale
Już myślałem, że przegram. Jest, dobra. I czy mi się zdaje, to teraz będzie spotkanie z Dio Graciasem, najlepszym NPC-em. Fajne jest, lubię Dio Graciasem. Tak, dokładnie. The one you have pulled from punishment was hearsay. He was unjustly condemned to the stake for still. When it was over and the flames had died, the merciful nymph for fiery are the power. Ale... No ale teoretycznie by mogło być. Za chwilkę tu pójdziemy. By mogło być zakończenie. Gry już niedługo. Za tam jeden czy dwa odcinki. To raczej za dwa. Chyba, że bym wziął i poza odcinkami sobie chyba tak zrobię, wiecie? Kidu the High Peaks. Chyba tak zrobię, że sobie zrobię tą Custody of Sin. Resztę tych kapliczek zniszczę poza odcinkiem. Bo to tak samo będzie wyglądać jak poprzednie, a nie ma sensu chyba tak latać na odcinku. W tym odcinku sobie jeszcze tam jedno zrobimy i... Bo jest jeszcze jedna kapliczka w miejscu, w którym nie byliśmy. To ja myślę, że tą pójdziemy sobie zrobić teraz. Bo ile mamy minut? 50. Teraz sobie jeszcze ją odkryjemy i ewentualnie tam przyjdziemy i... A resztę zrobię poza odcinkiem. A no, super. I to jest, uwaga, chyba najlepszy skrót w tej grze. Patrzcie na to. Jesteśmy tutaj, a to jest tutaj. To jest naprawdę coś. A tu odblokujemy skrót. Gdzie wyjdziemy? Uwaga. A, dobra. Tutaj. Zaraz obok kapliczki. I też myślę, że pod odcinkiem wziąłbym jeszcze... Wow. Take the long now depart. To jest już ostatni z tych ulepszeń życia. Z tego co ona mówi. Też myślę poza odcinkiem bym sobie jeszcze poodkrywał kapliczki miecza. Na kulku. Te gdzie jeszcze mnie nie było. Mam 4, a jest 7. To jeszcze mi 6 brakuje. O, i tu jest maska. Aha, dobra. Mi się coś popierdzieliło. I to nie tutaj będzie ta kapliczka, tylko tutaj była maska, bo pamiętałem, że tu było trzeba pójść, żeby ukończyć grę. Dlatego myślałem, że tu mi chodziło wtedy za poprzednim razem o to, ale no jednak nie, także jednak sobie pójdziemy tam, no bo fajnie było jeszcze jednak zrobić taką na koniec odcinka, takiego dłuższego. No, no to jutro chyba.
zrobię za ten odcinek, także jutro sobie pójdziemy. Tak, tutaj odblokujemy to i idziemy już na wstępnego bossa. No bo będziemy już mieli odblokowane Custody of Sin, czyli... ostatnią formę tego kolca. To jest w sumie 9, to 10 odcinków nam wyjdzie seria. Ale byłoby 20, no tylko że ja te odcinki prawie godzinę nagrywam. A normalnie się pewnie nagrywać tak z pół godziny. I no, tak wyszło. I muszę sobie Weight of Trucing. Może zamiast tego. A to nam co daje? Ojoj, a to jest mocne strasznie. A mógłbym sobie to ściągnąć? Mógłbym. Właśnie na to. A mogę szybciej rolować, w sensie co mniej czasu. Ale w sumie wezmę jednak to, ubiorę, bo nie chcę, żeby coś się zbugowało i żebyśmy potem nie mogli wszystko zrobić. Wow. No nie dadzę wam raczej schodzić na ziemię, bo to jest podczas tej roli. Moim specjalnym, dla specjalnych gości. Oho. Ej, tak się nie robi. To jest bardzo prosty przeciwnik, ale jak jest sam, a jest strasznie trudną przeszkadzajką podczas walki z kimś innym. Papież na krzesełku. Naprawdę? No co? Odporny na kierunek. Ej, nie. Bez przesady. Nie to. Wyluzuj. Proszę, to jest ostatni. Detestatio Sacrorum. Dokładnie. To było już taki trochę dreszczyk. Embers of a Broken Star, co? Co tu? Bloodstained Briar. Co tu są te jakieś embersy?
Fajnie by było jeszcze nie umrzeć po drodze. To taki fajny pasek czysty. Szkoda by było to zepsuć. Aczkolwiek tu chyba jeszcze jacyś przeciwnicy zostali. No. Nie będą bić zanim się jeszcze wczytam. Gdzieś tak się długo właśnie jakoś robiło to. Ostatnio. A nie mam pojęcia, z tym można kitu Inquisitor wziąć. Nie wiem, nigdy ani go nie miałem, ani w jakimś sklepie nie widziałem. Także nie wiem. No i super. Dobra, także to było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Ja byłem Stevex. Cześć.